Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Kanał co prawda rzadko coś się w nim dzieje, ale co jakiś czas jakiś filmik się pokaże. Na wstępie chciałbym pozdrowić kolegę Sheikh Molon, który, pozdrawiam cię Sheikhu, który zadał mi takie pytanie, jak się sprawuje bokser BMW R1100 RT. Ja powiem tak, w moim odczuciu, jak na niego pierwszy raz wsiadłem, no, wydał mi się kolos, potężny motocykl, masywny taki, że... Ale wsiąść jak wsiąść, to jeszcze pół biedy. Jak się go uruchomił, to taki był pierwszy moment, że tak go zabujało. Dlaczego? Bo to jest po prostu bokser i tłoki pracują sobie tak, jak się go przekazują, to takie ma takie fajne przechyły, to takie robi fajne wrażenie. Ale to już tam mniejsza o to. Jeśli chodzi o jazdę, tak, motorem się jeździ przepięknie. Jest, on jest, mimo to, że ma swoją wagę ponad 300 kg, jest stabilny. Jest stabilny i po prostu nie ma tam takiej skłonności, żeby gdzieś tam go rzucało w prawo czy w lewo, czy jakieś tam podskoki na podojach. Nie, tego ja na mnie tego nie odczułem. Po prostu motocykl ma resterowanie podwójne z przodu, bo mimo to, że ma lagi, to jeszcze ma górna część półki, też ma na sprężynie. Także jeśli chodzi o jazdę, naprawdę motocykl jest wygodny, super się nim jedzie, wysoka szyba też tworzy, że po prostu, że powietrze, ten wiatr przelatuje nam nad głową. Oczywiście szyba jest regulowana elektrycznie, jest przycisk na lewej stronie kierownicy przy manetce. Szyba się podnosi w górę, w dół. Co jeszcze z zalet taki? No zalet to takie coś, że no tak, na większości te BMW to ma, są manetki podgrzewane, jest układ ABS po prostu i szyba regulowana, ale też tak jak już mówiłem wcześniej. Duże siedzenia dzielone, bo to są takie dwie osobne kanapy, też bardzo wygodnie, także przy dłuższej jeździe naprawdę nic nie boli, tam czy pośladki, czy kręgosłup, naprawdę tego nie da się odczuć. Co dalej? Trzy kufry, dwa kufry, ja mam na mnie u siebie, mam fabryczne. Trzeci kufer centralny to mój poprzednik po prostu mi zabrał. Nie wiem dlaczego, no pozdrawiam go, jeśli mnie ogląda. Po prostu może miał swój powód, ale mniejsza z tym, założyłem po prostu kufer firmy Avina. Też jest duży, 50-litrowy. Dwa kaski wchodzą bez problemu, także można śmiało się spakować i jechać w dalszą trasę. Co jeszcze? No wiadomo, wygoda, bo jest na kardanie, wał kardana, po prostu regularne zmiany oleju w kardanie, w skrzyni biegów, w silniku. Nie ma problemu, żeby ten motor nam po prostu nie chodził. Ja tutaj, jak go kupiłem, może inaczej, jak go dostałem w prezencie w ten sposób, od mojej kochanej małżonki, także... co zrobiłem? No tylko pozmieniałem oleje w lagach, i w silniku, tak, po podzespołach i po prostu trach i jeździliśmy. W tym roku, tak dawno, teraz zmieniłem nowy akumulator, bo tamten już był, prawie miał 5 lat, także już na niego był czas, dziwo żony, że jako tak okręcił, ale był czas, założyłem nowy. To tyle. Jeśli chodzi o wady, przy pokonywaniu małych promieni zakrętu, jak się nie dobierze odpowiedniej prędkości, to po prostu można się wyglebić. On jest ciężki, to jest bokser i ma tendencję do przechyłów. Także jeżeli gdzieś ktoś zawraca, czy gdzieś na jakiejś ulicy wąskiej, czy coś, trzeba odpowiednio operować manetką, bo można się wyrżnąć, jak to się popularnie mówi. Ja taką sytuację miałem też kiedyś, że omal się nie przewróciłem, ale udało mi się z tego wybrnąć. Także no mówię, jeśli ktoś taki motocykl wejdzie po raz pierwszy, nie ma doświadczenia, to po prostu radziłbym się po prostu przyzwyczaić, gdzieś na większych łukach, potrenować, poćwiczyć, wyczuć jego ciężkość, moment przechyłu, takie inne rzeczy. To jest ta sprawa. Kolejną wadą, no nie wiem czy to jest akurat wada, no bo po prostu w większości tego modelu motocykli zauważyłem na forach czy na filmikach, że mają problemy właśnie z układem ABS, tak? Że w czasie jazdy te kontrolki tam brygają, te nazwane skacze. U mnie też takie coś jest. Po wizycie mechanika w serwisie okazało się, że to jest uszkodzona pompa ABS-u. Pompa kosztuje podobno około 1000 zł, także już nie ingerowałem w naprawę, po prostu odłączyłem to i tyle. ABS tam jest, czyli ma tutaj motor i tak zahamuje, także wydaje mi się, że to jest akurat tam nie jest aż takie potrzebne.
Co jeszcze? Wada. No może nie wada. Jeśli coś chce się przy nim zrobić, no to trzeba, niestety owiewki trzeba pozdejmować, bo ja teraz na dniach wymieniam linkę od sprzęgła, bo mi się urwała. Musiałem owiewki wszystkie zdjąć, żeby tam dojść. W sumie dojście do linki jest dobre, bo ładnie ją widać. Nie ma problemu. To tyle. Co jeszcze? Jeszcze przypomnę, chciałbym jeszcze dodać, że motocykl jest na wtrysku, nie ma gaźników, także też fajna sprawa, zapala bez problemu. Ostatnio stał ponad miesiąc czasu, doszedłem, strzał i chodził, nie ma tam żadnego, że on nie odpali, żeby tam się dusić, czy dławił, czy coś. Ładnie przyspiesza, ładnie się zbiera, także na gaz reaguje natychmiastowo, w moim takim odczuciu. Także to jest taki, powiem, pożeracz kilometrów, tak po prostu wsiąść i jechać w trasę i się o nic nie martwić, także. Motocykl na pewno jest duży, wygodny. Spalanie. No, ja tak doszedłem do wniosku, że na trasie no, on te 5,5 do 6 się zmieści. Ja jeżdżę tak przeważnie 100-110, tak zależy od warunków na drodze, jakie są. To on tak się w tych granicach gdzieś mi się mieści. Także drogi kolego Szejku, jeżeli masz ochotę na boksera, to ja ci mówię, nie wiem jak może inni, ale ja mówię po prostu kup. Leje paliwo i śmiga i do zobaczenia na trasach. Powodzenia, trzymaj się, no hej.